Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. A dzisiaj pomogą nam zwierzęta. No i jak tam po majówce? Pewnie każdy musiał coś zrobić, niektórzy poszli do szkoły, ktoś napisał maturę, ktoś inny poszedł do pracy. Jednym słowem, obowiązki. Aż by się chciało rzucić to wszystko, pojechać w Bieszczady, przycupnąć na ławce i mieć spokój. No ale tak się nie da. Czas zajrzeć do internetu. A tu w ostatnim czasie klikały się zwierzęta. Ludzie nagle uświadomili sobie, że bardzo często to one pomagają nam. No dobra, może nie zawsze. Jednak jestem pewny, że kolejny zwierzak już wam zaimponuje. Bo to on bezinteresownie postanowił pomóc dziewczynie w odnalezieniu telefonu, który wpadł jej do morza. Z tej mordy można wyczytać, że jest szczęśliwy, bo mógł pomóc. Albo szczerze się cieszy, że mógł zwrócić kolejnego śmiecia, którego ludzie wrzucili do morza, czyli do jego domu. Jedna z kopii tego filmu na Facebooku w tydzień nabiła 6,5 miliona wyświetleń. To teraz wyjaśnijmy, co to za zwierzak. Bo jakiś Vincent pyta, jaka to rasa psa? No tu małe zaskoczenie, to wieloryb, a dokładnie białucha arktyczna. No można powiedzieć, że to taki morski pies, bo jak widać, ładnie aportuje. Bardzo inteligentne zwierzęta, da się je oswoić, co wykorzystali Rosjanie. Kilka dni temu takiego samego zwierzaka napotkano u wybrzeży Norwegii. Wieloryb nie bał się ludzi, dzięki temu można było zdjąć z niego dziwną uprzęż, która miała miejsce na kamerę. Śledztwo wskazuje, że mógł być szkolony przez rosyjską marynarkę wojenną. Naszego morskiego ssaka też spotkano u wybrzeży Norwegii, tylko nikt nie wie, kto go uczył. Może firma z nadgryzionym jabłkiem w tajemnicy stworzyła ekipę do wyławiania zgubionych telefonów? Mało prawdopodobne, ale nie wiadomo. I raczej nigdy się nie dowiemy. Przykładów, gdy to zwierzęta pomagają ludziom, było bardzo dużo. Nie chcę pokazywać wszystkich, ale jeżeli ktoś ma problem z treningiem, a śpieszy się przed latem, to zawsze mogą pomóc mu małpy, zamiast trenera. Przejdźmy jednak do kolejnych filmów, bo czas na japoński sposób świętowania. Jego przykład pokaże nam ten gość z Osaki, postanowił skoczyć do wody z mostu Ebisubashi. Dla podpitych imprezowiczów z dzielnicy Nabia to znana tradycja, stąd masa gapiów, którzy nagrywali naszego skoczka i dzięki temu mamy kilka różnych ujęć. Jedno z nich nabiło 9 milionów w 5 dni. Skok do wody po pijaku, no średni pomysł. No nie ma tam wytresowanej białuchy, która zwróci pijanego głupka jego rodzicom, gdyby się zgubił. Mimo wszystko z tego mostu skakało wielu, ale tu wyjątkowo nie był to skok do wody, bo wyjątkowy był też powód. Nasz bohater w ten sposób pożegnał abdykującego cesarza Akihito i koniec ery Heisei. Heisei! Arigato! Dlatego krzyknął dla niego dziękuję. Potem skoczył wprost na pokład łodzi wycieczkowej i złamał sobie kość udową. Znaczy nasz Japończyk po prośbie obsługi łodzi o własnych siłach wyszedł na ląd, ale od razu udał się do szpitala. Cesarz musi być dumny, że obywatele łamią sobie dla niego kości, to znaczy, że dobrze wykonywał swoje obowiązki. Zobaczymy, jak będą żegnać jego następcę, czyli syna Naruhito. Jeżeli ktoś się wtedy zabije, to będzie oznaczać jedno, był lepszy od ojca. Zadajmy pytanie, dlaczego cesarz Japonii abdykował, bo jak sam mówi, mając 85 lat, nie mógłby odpowiednio wykonywać swoich obowiązków. Takie jest oficjalne stanowisko. Moim zdaniem po prostu nie wytrzymał, patrząc na to, co się dzieje na świecie. I co jest teraz modne, a jest nim doklejanie włosów w nosie. Ta moda rozpoczęła się kilkanaście miesięcy temu, a ostatnio się wzmaga. No i nie chcę się chwalić, ale ja tam mam... naturalne. Są też osoby, które mają włosy w uszach i pytają, kiedy będzie moda na nie. Miejmy nadzieję, że ten trend będzie niszowy, albo po prostu zniknie, bo jest to obrzydliwe. Nie mogę na to patrzeć. I mam wrażenie, że zwierzęta też nie będą tym zachwycone. To tyle w odcinku, pełne filmy w opisie. Będę wdzięczny za każdego lajka, komentarz. Zapraszam do subskrypcji. No i oczywiście maturzyści, trzymam kciuki. My się widzimy w czwartek. Do zobaczenia. Hej!